Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Jak widzicie, mamy tutaj ten eventik taki z buffem, który sprawia, że dostaje więcej rund za pokonywanie wrogów, więc zamierzam to jak najbardziej wykorzystać. Akurat wszedłem do gry, to mi się odpalił. Mamy obóz, ciekawe czy będzie coś w nim fajnego. Na razie pusto. Skrzynia skarbu. Ok. Elektryczny smar, poproszę. Przed tobą boss. Ciekawe. Gdzie jest ta skrzynia? A, dobra, tu jest pewnie ta skrzynia. Wiecie. I jaki to talizman się nam trafi? Zobaczmy. Talizman wielkiej tarczy. Zakładam, że mniej jest, że mnie jeszcze strata energii przy blokowaniu wielką tarczą. Sprawdźmy. A, tutaj. Tu. I tutaj. Tam, tak sądziłem. Więc większa ilość życia, czyli po prostu. Czy plus jeden. Pewnie jeszcze więcej życia niż dawał ten zwykły tutaj. A nie, wzmacnia zdolność zasłaniania się. Talizman przedstawiający rycerza, który trzyma wielką tarczę. Wzmacnia zdolność osłaniania się. Niegdyś rycerze z Lindale naśladowali strażników drzewa. Ich celem było chronić to, co zasługiwało na ochronę, zatem tarcza zawsze była ważniejsza niż miecz. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Teraz co? Przed tobą... tu jeszcze jeden taki wózek. Fajnie. Wózek czy tam powóz, na jedno prawie wychodzi. Tutaj też będzie skrzyneczka. Yeah! Co jest w tej skrzynce? Zobaczmy. No te skubańcze. Złoty miecz trolla. Skubaniutki, jak mi chciał kurde z zaskoczki wlecieć. Ale się nie udało, cwaniaku. Okej. Okay. A dawaj. Czy się zwiększyło się leczenie? No weź, strzel mnie. Strzel, uderz, cokolwiek. No, jeszcze raz. No kurde, nie jestem pewien, czy coś się zwiększyło, no ale... Ważne, że... Coś tam więcej... Czy dobra, jeśli się zwiększyło, no to leczy więcej. Jeśli nie, no to trudno. Rozgrzewający kamień. O, to coś nowego. Tego chyba jeszcze nie zdobyłem. Czemu w tych czaszkach jest tego złotego poziomu pierwszego? O, hello. Au. Dobra, zblokowałem to najważniejsze. Pierdol, ja mu spuszczam tym mieczem, kurde! Wow, ej, ale widać, kurde, że te ulepszenia plus 20 są zajebiste. Wachlarz sztyletów. Okej, okay, to jest chyba ten przedmiot użytkowy, który rzuca te 5 ostrzy, nie? Ja, dokładnie. Dobra, mogę sobie w sumie zjeść trochę kraba, żeby nie. To od razu stąd. Okej, okay, no to był szybki posiłek, skoro tylko łepetynę odgryźliśmy, no ale dobra. Tutaj co? Czy to przedmiot? Ha, raczej nie. Dobra, i zobaczmy. Jak miło, że się zradziłeś, panie Gdziejaszku. To byłem ciekawy, czy ktoś tu jeszcze został. Jak widać, na szczęście tak. No dawaj. Jeszcze raz. Haj, pięknie! Nie, no takie coś to ja lubię, kurde. Jeszcze brakuje mi talizmanu, który będzie mi za zabójstwa odnawiał skupienie i to byłoby zajebiste.
Znaczy w sumie z tym mieczem to brakuje mi właściwie talizmanu jeszcze, które należy za trafienia krytyczne, a nie koniecznie za ten. Czekaj, wait, stąd. A stąd ja przyszedłem tutaj w ogóle. Poczekaj ta. Gdzie mi tego bossa pokazywało? Tutaj skrzynia skarbów i chyba tamże boss, tak? Jap, dobra, to zobaczmy, cóż to za boss. Dobra, widzę meduzę, ale to raczej nie o to chodzi. Cyk, złota jarzębina. Więcej niż jednej sztuce. Okej, okay, fajne jest to, że to w ogóle za zabijanie przywraca mi zdrowie. Czyli nawet mogę takie zwykłe zwierzątka pozabijać tym mieczem i dzięki temu właśnie mogę sobie tak dość za darmo, dosyć mocno za darmo odnowić życie. Okej, okay, to było bardzo dziwne stwierdzenie. O, żywica z korzenia, tego mam mało. Aha, dlatego boss, bo tu jest pewnie... O, a nie, to nie jaskinia. Znaczy dobra, to jest jaskinia, ale to nie jest dungeon. Mamy tutaj po prostu tego. Okej, okay, ładnie. Chcę po prostu przejść dalej, nic więcej. No, baw się już niestety skończył, widzę. W sumie chyba się skończył trochę wcześniej, tylko nie zauważyłem kiedy. A, dobra, dlatego boss. Mamy kolejne więzienie. To jest oznaczone? Nie. Ty, wait a minute, czy ja się... Kurwa, się cofnąłem! Oh, come on! Wieczne więzienie złotego rodu. O, proszę! Pierwsze więzienie, gdzie muszę wykorzystać klucz. Dobra, jeden mam. Ostatni niestety, no ale mam, więc zobaczmy. Proszę, proszę. Pierwsze więzienie, gdzie muszę wykorzystać klucz. Zobaczmy, kto się taki tutaj znajduje. To już sobie przygotuję karyńską falangę. No niestety, to jest broń specjalna i na nią nie mogę nałożyć buffa. Ale w razie czego będę mieć... No dobra, nie, zostałem przy tej kryjskiej falandze. O, ja nawet mogę tak jednoręcznie. No. Godefroy Zszywaniec! Okej. Okay. Tego się przyznam, nie spodziewałem. Okej, okay, ale to nie jest Godfrey. Znaczy, to nie... To nie jest Godric, to jest jakiś chyba jego brat, tak mi się wydaje. Dobra, może nie brat, ale na pewno krewny. Okej, okay. Nie wiem, co tak siepło nagle za więcej, bo to raczej nie było krwawienie, ale... Było nieźle. Chociaż... A to był mróz pewnie, bo ja mam mróz nałożony na tę broń. Ono nawet widać, że jest pokryty mrozem. Kurde, prawie. Do tyłu. Kolejna falanga. No czemu połowa z tych ostrzy go mija? Ohoho, pil, dawaj, no dawaj! O kurde, nie wszedł mi, kurde, matę! Visceral mi nie wszedł, bo źle byłem ustawiony, ale pokonany. Samo to rozbicie postury wystarczyło, żeby go rozwalić. Dobra, to wypijmy sobie flaszek. Powinien się chyba odnowić. Mamy ikonę Godfreya. To był chyba też kolejny talizman, z tego co widziałem. Po ikonce. A nie, nie odnawiam się, no tak, bo ale odnawiam się jak rozwalę te, więc... Ty sobie... Boże, właśnie zjebałem to, że mogłem wykorzystać tego flaszkę tą... na skupienie. Bo ja przecież z tego i tak dostaję odnowienie życia, jak zabijam tym ostrzem. Okej. Okay. Jakoś tak to działa chyba, nie? Że to mi odnawia ogólnie flaszki, tylko zależnie od tego, czego mi brakuje, to mi chyba odnowi.
myślę, no bo zazwyczaj tak to działało. W sensie, jeszcze jak brakowało mi niebieskich, to nie dostałem odnowienia czerwonych. Zwłaszcza kiedy miałem ich full. Bo głównie do tego, o to mi teraz chodzi, nie? Z tym odnawianiem. Tylko strasznie boli fakt, że muszę wszystkie te takie... Nie wiem, czy mogę to potwory nazwać, nie? Dla mnie to są po prostu konstrukcje z tego, nie? To są po prostu konstrukcje z ruin, ale czy to po pierwsze żyje, a... Dobra, żyje wiadomo w takim ludzkim rozumieniu tego słowa. Czy to po pierwsze żyje, a po drugie, czy w ogóle... ten... To się narodziło, to też nie wiem. To wygląda jak wzięcie konstrukcji tych ruin i po prostu ich, w jakiś sposób ich ożywienie. I to jest wszystko, nie? Nic więcej, nic mniej. Tutaj co? Kamień sanktuarium i fragment ruin, to jest tutaj jedna z tych pierwszych wypadów. Dobra, jeszcze ostatni. O, jednak nie ostatni, czyli jeszcze... Jeszcze jakaś się tu gdzieś kryje. Tylko, że niestety... nie wiem gdzie, a przez to, że nie wiem gdzie, to nie dostanę odnowienia, no bo nie zabiłem wszystkich. A że nie chcę więcej tutaj tracić czasu, no to na konia i lecimy. Kurde, że ja się aż tak cofnąłem z tego miejsca? Nieźle, ale na szczęście odkryłem sobie przy okazji tutaj... na tyle odkryłem mapy, że pokazało mi się miejsce, gdzie mogę odkryć cały taki duży pałacz mapy, więc mi to pasuje. Dobra. A, okej, okay, ciekawe. Biegnę sobie za nich, a oni walą kurde do przodu. Nie wiem, kogo to miało przeszkodzić, bo na pewno nie mnie, no ale dzięki tak czy siak. Dobra, niestety ci się przy kuszach też pewnie odrodzili, więc po prostu pobiegniemy sobie tutaj dookoła. Dokładnie, są tutaj. Kolejny myślę, że jak to jest taki mini obóz, to znajdziemy kolejny jakiś modlitewnik, może właśnie złotego porządku tym razem, no bo już znaleźliśmy w takich obozach dwa modlitewniki z tej. Dwa modlitewniki. O, dziękować, panie kolego, dziękować. Ja być wdzięczny za twoja pomoc w odnowieniu flaszek. Kurde, jak czasami mnie śmieszy gadanie w taki sposób, no to w tym przypadku akurat czym się jak idiota. Hełm rycerza z Lindell. Okej, okay, a czego żeście pilnowali? Kurde, otwórz mi skrzydła. O ty gnoju! Kumpla jeszcze przyprowadziłeś mnie. Żegnam. Gałązka ofiarna. O, to bardzo ładna rzecz. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile tych gałązek straciłem, jak skończył mi debil, próbując w jednym miejscu, pewnie pamiętacie w którym. Ja już niestety nie. Przeskoczyć, kurde, w tym. A nie, wait! Przecież ja to straciłem tutaj. Tutaj, ja chciałem stąd przeskoczyć tu, to ja tutaj tak skakałem właśnie i straciłem tutaj ze trzy takie gałązki. Trzy albo cztery. Bo albo timing, albo miałem zły timing, albo kurde, nie potrafiłem dobrze tego wytegować. A też jakiś ważniejszy przedmiot, obok ogrów. Au. Co, gdzie z tą łapą? Ej, zajebiste jest to kombo wymrożenia na tym mieczu. Kolejna butelka perfum, super. Szkoda tylko, że mam trochę mniej tych przepisów na perfumy, niż bym chciał mieć. Bo przez to... Ja tam mam jakieś perfumy, ale niekoniecznie są perfumy, które jakoś by mnie zadowalały, jeśli chodzi o swoje efekty. Biegaj. Ja w ogóle to tworzę sobie jakiś perfum chyba, nie? Mam garnki, porzucajki, buffy.
Nie mam? Nie, no, tworzyłem sobie jakieś perfumy z tego, co pamiętam. To... A nie, już je zużyłem przecież. Dobra. Never mind. Grzyb. Kurde, dwa ogry, cztery w sumie pilnujące tylko i wyłącznie butelki perfum? To nie powiedz, mam być szczery. Okej. Okay. Czyli trochę pozgarniają, trzy wiki arystokraty i ołodzie żambiny. Ale mnie interesuje tamto miejsce, żeby odkryć sobie mapkę. Czemu mi tak rzadko lecą te kostki bestii? Uuuu! Dzień dobry! No my się trochę nie widzieliśmy! Napał na płaskowy żaltus. Tylko żeby zniknęło sobie przyjdę. Proszę, proszę! Brat Korchyn! Mordo! Co ty tu robisz? Nie miałeś iść do stolicy czy coś tam? Tak? A nie, nie, czekaj, nie. On na jakąś ogólną pielgrzymkę szedł, żeby znaleźć tą maskę. No, hello, Mordo. Ah, look who we have here. How delightful to meet a familiar face, even after departing the Round Table Hold. I've been doing some learning of my own since then, actually, and will happily pass it along to you. Właśnie, zanim jeszcze... Albo nie, dobra, najpierw inkantacje. Masz coś nowego? Ma coś nowego! Wielkie leczenie, to poproszę. Fortyfikacja błyskawic. No to mi jakoś mega jakieś mega potrzebne mi to nie jest, ale z wielką chęcią sobie wezmę po prostu do kolekcji zaklęć. Wiadomo, to działa tak samo jak tutaj. Jak magiczna i ognista fortyfikacja, tylko po prostu zwiększa negację od błyskawic. Jak zresztą zdążyliście już pewnie przeczytać. I nawet widzę, się nie zmienia. Nie zmienia się nawet ten opis, jeśli chodzi o to. Ciekawe, czy w Eldenie też jest taka opcja, jak na przykład w przypadku tego. Jak w DS-ach 2, czy... A nie, w DS-ach 3 też by było to zaklęcie. Wiecie, to zaklęcie, które i w jedynce, i w trójce Dark Souls nazywało się odmowa, ale tam dawało mi opcję, żeby na chwilę stać się nieśmiertelnym. W sensie, wiecie, dostawałem cios śmiertelny i przeżywałem go i mogłem się oddalić i się szybko podleczyć, nie? Ale wielkie leczenie to jest zajebista rzecz. 45 punktów skupienia, ale full HP będzie mi przywracało prawdopodobnie. Potężna inkantacja wyznawców dwóch palców. Przywraca znaczną liczbę zdrowia osobie rzucającej i pobliskim sojusznikom. Przytrzyma, aby kontynuować modlitwę i opóźnić aktywację. Dwa palce wiele oczekują od złotowieńców, nawet gdyby zostali zranieni lub padli, powinni dalej walczyć i spełniać swój obowiązek. Dobra, czekaj mnie, bo kurde, nie chciałem z tego wychodzić. Ty czekaj. No, czekaj, daj jeszcze raz. Further study of incantations, is it? I can happily spare the time and applaud your enthusiasm. Dobra. Your master. To find the noble gold mask. I suppose he'll be closer to the Erd Tree. The path ahead might be perilous, but tread it I shall. Since departing the Round Table Hold, I've come to understand, in my solitude, how little it is I truly know. I'm yet to find the noble. Dobra, to już się powtarza, więc możemy... Nie mogę odejść od niego, to będzie szybciej. Zobaczmy. No, trochę tej mapy odkryłem. Aczkolwiek niewiele więcej niż bym... Znaczy trochę mniej niż bym w ogóle chciał, nie? Tutaj. Kolejna czytająca z palców starucha. Tutaj jakiś most chyba. Tutaj bardziej w kierunku, zdaje się, stolicy. No ale dobra, pójdźmy tutaj w kierunku drzewa i może zahaczymy przy okazji o tego Rylefa gnuśnego, którego mam zabić. Dobra, no po prostu muszę biec. Czy tam... A dobra, no to zostanie przy biec. Biec, galopować. Jedną z dwóch, nie? Kurde, jestem ciekaw, czy jakby nałożył mu sobie odbicie na jakąś katanę, to czy też bym, kurde, miał takie, wiecie... Takie machanie, jakie robię teraz, nie? Takie, wiecie, fych-fych. Czy może jak w Sekiro byśmy tak szybko przyłożyli sobie do czoła, nie? Wolałbym to drugie zobaczyć. O, ładnie, dobra. Coś tam oberwałem, ale dostałem leczenie od trzech. Chyba. Właśnie, nie wiem czy to... Nie wiem czy to się kombi, w sensie czy jak zabiję trzech jednocześnie, to dostaję leczenie za trzech, czy tylko za jednego.
To musimy przetestować jeszcze. Ale chyba za trzech. Oj, pyk, miejsce łaski. Proszę bardzo. Tak, to już się powtarza. Dobra, pokażę ręce. I co ta powie? To the east. Ruins of gold. To the west. The serpent's sacrilege. Wherever the path leads, so shall you follow. Wherever the path leads, only more sorrow. Tis a curse, the curse of Queen Marika. Ciekawe. O, jest portal. To miło. Nie będę musiał skakać przez cały most. I kolejny kupiec. Bardzo fajny instrument. Wygląda trochę jak sitar. Tylko że z jedną struną. Oh dear. Am I terribly sorry. Are you here as a customer? Tak, ale nie przerywaj. Graj dalej, lubię. Bardzo fajna muzyczka. Okej, trzy gnijące krwawe palce. Żwir. Klucz kamiennego, bierzemy od razu trzy. Księżka z przepisami apostoła starożytnego smoka, bierzemy. Garnek błyskawic i garnek błyskawic ze sznurkiem umożliwia stworzenie. Strzała, tarcza z motywem krzyżo drzewa. Czas tarczą, ale widzę, że niewiele więcej mi daje. Tarcza skorpiona ma odbicie wbudowane. I widzę niewiele więcej. No ale ma też 100% negacji, więc bardzo fajnie. Też 100% negacji. Wzmocnienie zasłony ma trochę chyba gorsze od mojego, ale to tam pikuś. Kasak z motywem drzewa. Okej. Okay. Bełt błyskawic, o tego jeszcze nie mam. O, niewidoczni zabójcy. I... cienie chochlików, to chcę. Czy ja chcę kupić ten żwir? W sumie mogę. I must apologize. I'm afraid I've very little to offer. Nie tam stary, może nie masz jakiejś mega bogatej, ale tak czy siak, jestem za. Dobra, i ostatni z wizerunek strzywańca. Is there anything wrong? Okej, dokupmy sobie teraz te tarcze. Te zbroje. Dwa żwiry. Okej, bełtów mam sporo, zwykłych strzał też. No to dokupmy sobie teraz za resztę bełty błyskawic. Niewiele kupiłem, no ale lepszy ryc niż nic, prawda? Jeszcze mogę te 5 strzał dokupić, żeby wyjść na 0. No i pięknie. Stary, nie masz za co przepraszać, graj sobie dalej. Chętnie bym posłuchał, gdyby nie fakt, że jednak niestety muszę iść dalej. 23 minuty na liczniku, 20, w sumie 20, lekko ponad 24. Plus intro. Gdzie mi to przeniesie? Zobaczmy. Dobra, jesteśmy po prostu na drugiej stronie mostu. Okej. Tam mamy jakiś młyn. I tańczące babki. Okej, tu jesteśmy coraz bliżej stolicy. Tam na moście nic nie ma. Ziomeczka widzę. Pytanie, czy to jest ziomeczek nastawiony do mnie pozytywnie, czy negatywnie? Negatywnie! Jaki młot! Skubany! Co to za zaklęcie? Kurde, jak mi chciał przygrzmocić. Błyskamienna korona Hajmy i sedma gabi tewnego, czyli to był ten cały Hajma, tak? Jak mi chciał przygrzmocić, kurde, z młota! Skubaniec.
O, wielki szczur. Moje ulubione, ulubiony typ przeciwnika. Zgiń. Moment, jeszcze raz, za ile to mnie leczy? To leczy za... Okej, okay, po prostu, za ileś, ale nie mówi gra ile, czyli musimy sobie sprawdzić na... Musimy sobie sprawdzić, ile mi, ile będę miał życia, ile mi to odnowi. O, to akurat do testu, zobaczmy. Mam 1462. Czyli... 1, 5, 6, 2, za 70 punktów, okej. Okay. Nie tak mało, no ale jednocześnie za trochę mniej niż byłoby fajnie, gdyby to przewracało. Come on, chłopie. O, tam proszę, kolejna taka karawana widzę. Z tymi tymi. Nie ma w dwie ręce. Trzeba w jednej ręce. Będzie miał lepszy ten zamach. Wątpię. Dobra, no, trudno. Na razie dolewamy. Ale w dwie ręce chcę mieć tu. Zachodnie pastwisko Dominuli. Okej. Pięknie. Okej, tutaj kolejny wielki szczur. Jak ja kurwa uwielbiam tego przeciwnika. Dobra, czekaj, ta. Czy łuk przebija na wylot? To się chcę teraz przekonać. Czy on wali tylko w pierwszy trafiony cel? W pierwszy cel, niestety. Zresztą muszę uważać, w co strzelam. Dobra, wystarczająco go uszkodziłem, myślę. Dokładnie. Czas na szczur. Haha, nie. Trochę wielkiego szczura. Ta, no raczej go nie będę przyzywał. Nigdy. Bo jeszcze mi się nie uśmiecha, kurde, przyzywanie tak słabych przeciwników. Jezus, jak ja bym tego szczura przyzywał, to on by nie powstał nawet chyba 5 sekund. W trakcie walki. Okej, tu widzę jeszcze taki wiatrak, czyli pewnie tu jest kolejna część tej całej wioski Dominula. Albo po prostu będzie, bo po prostu będzie wioska Dominula. Tam jest więcej, widzę, tych młynów. A propos. Trzymaj struga. Podlecz się. Tutaj coś mamy. A! Czekaj, czekaj. Młody motyl. Okej. The fuck? Co się stało z tym typem? Przecież on nie ma prawa żyć! Nic, co tak wygląda, nie ma prawa żyć! Jak kiedy on się w ogóle poruszał? Patrz, olbrzym. Co jest? Czemu nagle niebo takie... Ja nie wiem, czy to jest złoto, czy bardziej od szaleństwa to podchodzi. Wschodnie pastwisko Dominuli. Radość. Aha, walące się zwłoki właśnie sobie wstały. Okej, pytanie, czy one teraz mnie atakują, bo zostały zaatakowane przez tego trupa, czy... Czy i tak by mnie zaatakowały? Jaka maczuga!
Którym poziomu trzeciego? Przerobiona odświętna szata i to tyle. Co mi ta zostawiła? Odłamek ludzkiej kości. Czy ja chcę wiedzieć, jak ona weszła w jego posiadanie? Chyba niekoniecznie. Okej, tutaj jakiś szlachetny set, powiedzmy. I bliźniacze miecze rycerza. Spoko. Nową broń zawsze chętnie przytulę. Okej. I tutaj to chyba tyle z tego, co widzę. Te materiały to będzie... A, tak wiecie, z Altus. No, ale warto mieć. Zawsze. Zobaczmy teraz to. Dobra, tutaj... Tutaj nic. Tutaj nie ma co patrzeć. Dobra, najpierw krzemień. Czy tam żwir? Garstka ostrych, szpiczastych kamieni. Te kamienie złożone w budowie występują w krainach kiedyś zamieszkanych przez smoki. Są ponoć łuskami tych bestii. Ciekawe. Okej, tutaj nie mam czego sprawdzać. Tutaj chyba też nie. Kurde, miałem ten księżyc schować, bo jeszcze nie mam tego. Bo jeszcze nie mam tej... Nie mam inteligencji na tyle, żeby tego używać. Ale to później. O, tutaj mieczyk jeszcze. Złoty miecz trolla. Miecz wręczany po mniejszym olbrzymu, które dawno temu podczas ich wojny walczyły po stronie Złotego Drzewa. Choć straciły rozum, nie rozstają się ze swoimi mieczami, które są w fatalnym stanie. Odpadła podkrywająca je warstwa złota. No to chyba nie aż w takim złym stanie. Skoro tylko pokrywa ze złota odpadła. Bliźniacze miecze rycerza, pięknie wykonane podwójne ostrze sławiące rycerskość. Tej broni można używać jedną ręką, ale jej pełny potencjał rozwijają dwuręczne ataki wirujące. I cięcie z półobrotu to specjal broni. Tutaj te tarcze. I tutaj nowe sety. Dobra, to może lepiej z wyposażenia przejrzeć, będzie lepiej. Tutaj nie ma zbytnio co rozczytywać. Granatowy kaptur. Granatowa peleryna z kapturem noszona przez wygnanych członków rodziny królewskiej. Zwiększa umysł. O, jeden punkt, czyli no taka pierdoła trochę. Takie peleryny darowano tym, którzy wyruszali w misję do odległych krain, z których mieli nigdy nie powrócić. Czyli jaki mieli wybór po tym, jak ujrzeli przewodnictwo łaski? Tutaj kasek na ten drzewa. Trzy insygnia wyrysowane na przodzie, przedstawiając złote drzewo. To wzór wielbiany na ziemiach pomiędzy. Tutaj... troszkę kiedyś zdobyłem. Szlachecki strój podróżny. Wykonany z białej metalicznej jedwabnej nici. Noszone przez wygnanych członków rodziny królewskiej. Prezent ten jest tak piękny, że żaden arystokrata nie skalałby swojej znamiennej spuścizny, nawet gdyby w tym stroju znaleziono go martwego w rowie gdzieś na końcu świata. Tutaj to samo. I szlacheckie spodnie to samo. Owijacze maga bitewnego. Owijacze uczonych Akademii Rey Lucarii zniszczone na polu bitwy. I trzewiki z arystokraty to już kiedyś zdobyłem. Prawie że to samo. Szata maga bitewnego, noszona przez uczonych z Akademii Rey Lucarii, zniszczona na polu bitwy. Zawsze gdy wybuchała wojna i Akademia zamykała swe bramy, my tylko uczeni Haima ośmielali się wychodzić na zewnątrz. Odgrodzenie się nie pomaga w dokonywaniu odkryć, jest jedynie wygodną formą ucieczki. Okej, i błyskamienna korona. Jedna z błyskamiennych koron przekazywanych uczonym z Rey Lucarii, których badania doceniono. Zwiększa siłę i inteligencję kosztem punktów skupienia. Uczeni kodeksu Haima szukali mocy dławienia konfliktów i dlatego badali magię ognia armatniego oraz młota. Zobaczmy, mam 3-2-8, czyli za cenę 30 punktów skupienia zwiększam siłę i inteligencję. Siłę o 2 punkty i inteligencję też, ale czy ja chcę to zwiększać? Raczej nie. Raczej nie. Dobra, badajmy dalej w takim razie te pastwiska Dominuli, czy nie wiem, może na całą wioskę uda się też zwiedzić. Tylko trochę mi nie pasuje właśnie fakt tego, co takiego się odpierdala w tej wiosce, nie? Jakby babki tańczące wokół palących się zwłok, które potem nagle ożywają, zaczynają walczyć. No nie powiedzcie mi, że to jest normalne. Tam jest jeden zwykły gościu. Jest skarabeusz. Bym go sobie przygarnął.
Może mamy jakiś fajny popiół wojny. U, albo nie, będziemy mieli na tacy chyba. Jap. Ochrona złotego drzewa. Zobaczmy, co to daje. Zwiększa negację obrażeń dla właściwości. Od właściwości dla osoby rzucającej sojuszników. Potężna inkantacja kultu złotego drzewa. Przytrzymaj, aby wykonać modlitwę później aktywację. Na początku wszystko opierało się złotemu drzewu, ale dzięki niezliczonym zwycięstwom wojną. Niezliczonym zwycięskim wojną stało się on ucieleśnieniem porządku. Okej, czy taki ogólny buff po prostu na odporność. To nic złego oczywiście. Ale czy warto to mieć? No to już kwestia sporna. To jest chyba kolejna z tych bab, kurde. Jak mi się wydaje. Tutaj póki co pusto. Ani do domu nie wejdę, ani nic obok nie zgarnę. O, poprawka. Tutaj coś mamy. Rujący smar. Koleżanko, czy tobie się coś nie pokićkało przypadkiem? Co dalej? Co dalej? Za chwilę chyba do faktycznej wioski wkroczymy. O, miejsce łaski! A to bardzo poproszę. Do Minula, wioska młynarzy. Okej. Okay. Przed tobą oręż. Przed tobą niebezpieczeństwo. Tu jest gdzieś broń? Przed tobą przedmiot. No wow, kwiecie z Altus. No nie zauważyłem, naprawdę. No nie widzę żadnej broni. Znaczy broni. Nie widzę nic, co mogę podnieść. Czyli chyba ktoś po prostu źle wiadomość umieścił. Nie ma tak łatwo, ja... Drugi raz się na to nie dam złapać. Znaczy w sumie za pierwszym razem tak... De facto też się nie dałem złapać, no bo ja... Budziło moje podejrzenia to, że kurde zwłoki się palą, a one sobie wokół nich tańczą, więc... Nie było to dla mnie czymś normalnym, no ale... Tak powiedzmy, że prawie dałem się naciąć, nie? Ty co to, garota? Nie, to... Nie, dobra, to tylko były te. Tylko ta była. Dwie kosy tylko tak wyglądały. Jak garota. Gleba. Tutaj. Ale co jest tutaj? Jakby ja nie czytam ci w myślach, ani nie wiem, o co ci chodziło, autorze wiadomości. Nie wiem, o czym ty gadasz, że jestem tutaj. Co jest tutaj? Patrz, kochana osoba. A co chodzi, o te krzyże Mariki? Czy co? O, tylko coś mamy. Ukroniczny, poproszę. Łuków runicznych nigdy dość. Tam kolejne. Tańczące. I zdrowe psychiczne inaczej kobiety. Dobra, na razie pusto. Pod względem broni oczywiście, ale liczę, że jakąś kurde tutaj znajdę. W ogóle one się tańczą i śmieją jak jakieś zabawki, kurde, dla dzieci stare. Nie macie takiego wrażenia? Złoty rund poziomu trzeciego. I dalej pustowo. Tutaj mogę przejść. To czy jest sens? A, nawet że jest. Pióro buszowego jastrzębia. A, był sens przejść, ale czy było to jakieś mega
Jakieś mega pożyteczne, no to już bym się spierał. Przed tobą wróg. O! Skubana! Nie zauważyłem jej, dziękuję za wiadomość. Choć sądziłem, że chodzi, że przed tobą, że gdzieś tam, nie? No dobra. Elektryczny smar. Mamy spoko. Oho, posążek Mariki. Czyli jakiś mini boss mnie tu chyba czeka. Świętna szata. No ciekawe, z czym przyjdzie mi walczyć. Okej. Okay. Dalej nie wiem co to jest. Okej, okay, już wiem. Apostoł boskiej skóry. Ej, ten ruch był ładny. Au! Au! Jest zamrożony. Kurde, te przyciągane ataki. Ło, ej, co jest? Okej, dobra, to jakaś inkantacja czarnego płomienia. Kurde, bo tak przyziemił mnie, to byłoby naprawdę super, ale chyba za lekką broń, żeby tak go przyziemi. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. No właśnie, bo to zaboli. Nie, kurde, jedną flaszkę za dużo. Jezu, zaś te przyciągane ataki. Dawaj, dawaj, już prawie, już prawie. I, padł? Jest, dobra. Ale nie powiem, było przez chwilę niebezpiecznie. Obieracz boskiej skóry i oczyszczający czarny płomień. Okej, okay, mamy kolejną inkantację czarnego płomienia. Niestety nie ma ich za dużo, więc też ich nie wykorzystuję w jakiejś dużej ilości. Czasu oczywiście mam teraz na myśli. Zobaczmy. Kieruję czarny płomień na wprost rzucającej osoby. Inkantacja czarnego płomienia od apostołów boskiej skóry. Omiata czarnym płomieniem pokaźny teren przed rzucającym. Ładowanie zwiększa zasięg. Czarny płomień mógł niegdyś gromić bogów. Jednakże gdy Makelit? Maliket? Chyba ktoś tu się pierdolnął w imieniu. Wcześniej było jakiejś Malikecie była mowa. Tylko, że było te K-E-L-I było na odwrót. Dobra, Malekit zapieczętował... Maliket zapieczętował przeznaczoną śmierć. Prawdziwa moc czarnego płomienia przepadła. Okej. Okay. A, jeszcze ta broń. Zobaczmy. To jest jako podwójne ostrze. Tornado czarnego płomienia. Czyli nie to, co on tam wykorzystywał. Zobaczmy. Wyjątkowe podwójne ostrze apostołów boskiej skóry. Wygląda bardzo niepokojąco. Na jednym końcu znajduje się sierp do zadawania cięć, a na drugim długi kolec do wbijania w ciało. Z uwagi na asymetryczny kształt, posługiwanie się nim wymaga dużych umiejętności. Tornado płomienia. Zakręć oręża nad głową i uderz nim w ziemię, wywołać potężny wir czarnych płomieni. Wytrzymaj, by tworzyć niewielkie płomienie, to płomienne tornado podczas wirowania. Okay, zobaczmy, jak się tym atakuje. Okej. Okay. No, wygląda po prostu jak każdym podwójnym ostrzem, nie? A tutaj? Okej. Okay. Ładnie. I specjal? Okej, okay, to jest na po prostu zamachnięcie się, a przytrzymanie? Ja, to jest dokładnie to samo, co on wykorzystywał. No nie wiem, może wytestuję w którymś odcinku, bo nawet fajnie ta broń wygląda. Tutaj cięcie z półobrotu. To jest takie coś.
Dobra, no nie są dokładnie jeden do jeden te ataki, ale no... W dużym stopniu się papugują, powiedzmy. Okej, no sporo żeśmy zwiedzili tak naprawdę w tym odcinku. Dobra, na, tak klasycznie na końcówce robimy porządki. Czyli to out. Z tej lalki słojowca jeszcze nie korzystałem, a może wypadałoby w końcu to wypróbować. Tutaj tak, mroźna mgła to na razie out i księżyc też. Tutaj udoskalony piorun. Dobra, tego nie będę po prostu wyciągał, ale leczenie zwykłe i fortyfikacje chowamy. Klinga porządku zostaje, udoskalony piorun też niech będzie, ognie na pewno zostaje, płomień też zostaje, ten płomień chowamy, te dwa też mogę schować. Tutaj brak umiejętności, na wylot potężny strzał out. Rybest też out. To cięcie lorety bym sobie jeszcze na coś nałożył. Tylko to jest gdzie? Podwójne... O, akurat podwójne ostrze i bronie drzewcowe. Dobra. Nie mogę tego oczywiście dać na ten... Nie mogę tego dać oczywiście na te ostrze czarnego płomienia, ale... Chyba... A nie mogę, bo to jest zwykła umiejętność, nieunikalna. No ale still, jednak wolę, żeby to miało swoją defaultową umiejętność, więc ewentualnie mogę na ten bliźniacze miecze to nałożyć. Zobaczmy. Bliźniacze miecze, cięcie lorety i zobaczmy. Standard nic nie robi. Tutaj skalowanie z siłą. Wymyślny daje więcej do zręczności, mniej do siły. Wysokiej jakości zręczność na D wchodzi. Magiczny, dwa spadają do... Dobra, no zręczność jeszcze bardziej spada do E. Siłowanie spada na E. Inteligencja dodaje. Zimny... No, troszkę lekko spadają, ale inteligencja daje skalowanie, plus mamy nagromadzenie mrozu. Ale nie, dajmy tutaj te... Dajmy tutaj może to ciężkie skalowanie. No i zostawmy sobie właśnie ten... Zostawimy sobie to. Tak na chwilę jeszcze bym tego zobaczył, jak wygląda ten specjal właśnie. Kurde, wygląda jakbyśmy zapalili, kurde, te ostrze. Tak na chwilę. Takim, wiecie, magicznym płomieniem. Kto wie? Dobra, wracamy do broni w takim razie. Dobra, kieł zostanie ze mną na dłużej. Ten miecz też. Wual też zostaje. Dobra, tego tasaka na razie schowam. Pazury też. Pieczęć złotego drzewa. Na razie ma skalowanie na A, ale to przez to, że nie mam właśnie tego... Że nie mam tej... Że nie mam kolejnych kamieni kowalskich. Ale myślę, że jakby to ulepszyć na full, to by miało takie samo skalowanie. Może nawet lepsze niż ta pieczęć palców, więc... Zostaniemy przy tej pieczęci. I tutaj na razie to będzie tyle. Tutaj nie mam co chować, tutaj tarcze są do schowania. No poza tą ciężką tarczą, bo tą sobie jeszcze akurat zostawił. Tutaj te wszystkie sety też do schowania. To do schowania. O, tą ikonę właśnie, tego jeszcze nie sprawdziłem. Ikona Godfreya, talizm przedstawiający eldeńskiego władcę Godfreya, zwiększa siłę ładowanych ataków czarami, inkantacjami i umiejętnościami. Godfrey był groźnym wojownikiem. Kiedy przysiągł, że zostanie władcą, wziął za zwierzęcego regenta Serosha, by zdusić gorającą w nim nieustannie gorającą w nim żądzę walki. Okej, okay, nie taka zła rzecz. Nie taka zła rzecz. Bo to jest tylko do ataków ładowanych, a to wzmacnia umiejętności i zaklęcia. No mam takie umiejętności, którym przydałby się ten buffik. Tutaj kontry po zasłonie. Nie wykorzystuję tego na razie, więc to mogę schować. Zdolność zasłony też mogę schować. Dobra, tutaj trafienie ataków w serii. No to się teraz, to się poniekąd też przydaje. Ale w sumie właśnie, ja nie muszę cały czas nosić tego talizmanu modrego nasiona, tylko wtedy, kiedy będę przywracał sobie z flaszki tej, więc mogę to wymienić na Godfreya. Jak będę chciał po prostu odnowić, to szybka wymianka i wracamy do Godfreya znowu. Dobra, tutaj było co? Zwiększając inkantacji, tutaj sztuk korzystających z perfum. Tutaj to w sumie nie jest takie złe, żeby zmniejszało mi to, zmniejszało mi już zużycie skupienia na umiejętności, ale jakoś tak mega też tego nie potrzebuję. Tutaj też nie ma póki co niczego interesującego. Tak w sumie to mógłbym, de facto to mógłbym sprzedać teraz ten zwykły medalion z bursztynem. Bo skoro to jest gorsza wersja, no to po co mam to trzymać, nie?
Ale też mogę to sobie zostawić. Ty właśnie jeszcze tutaj. Tutaj, gdzie to było? Nie tu. Wioska, nie. O, cienie chochlików. Nic nie może dotknąć cieni chochlików na cmentarzu bohaterów, tylko światło Rususa może nadać im postać. Okej. Okay. I niewidoczni zabójcy. Niektórych zabójców nie można dostrzec gołym okiem. Podobno strażnicy Złotego Drzewa mieli niegdyś pochodnie, które mogły oświetlić tych łowców. Okej, okay, czyli po prostu szybkie tipy. Idź tam, weź to i możesz walczyć. Dobra. Okej, okay, w tym odcinku to będzie w takim razie tyle. Ja dziękuję wam za oglądanie. W kolejnym, już z tej całej Dominuli, przeniesiemy się bardziej w tym kierunku. Chociaż myślę, chociaż może nie, może najpierw zahaczymy o to miejsce, bo jest akurat po pierwsze bliżej tego miejsca, gdzie i tak chce się dostać. No a po drugie, też jestem ciekaw, co tu się za zamek w ogóle znajduje. No poza tym, że pewnie widzę, pewnie jest jakiś trujący opar. Więc będę się też musiał przygotować. No ale to wyruszymy sobie, myślę stąd, tylko się tutaj przeniosę przez ten teleport, bo będzie po prostu bliżej. No ale też się oczywiście przygotuję poza nagraniem, żeby wszystko mieć tak jak chcę. Czyli tym razem się przerzucimy na inkantację, żeby właśnie wrócić troszeczkę do błyskawic. Tak więc ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!